Witam Państwa serdecznie podczas nagrywania kolejnego odcinka programu Pochwała Inteligencji. Jest to projekt realizowany przy współpracy redakcji ProPublico Bono Comunicatio, redakcji telewizji ONTV, a także Muzeum Narodowego Oddział w Poznaniu. To właśnie tutaj, w sali renesansowej poznańskiego ratusza, w ratuszu znajduje się Muzeum Historii Miasta Poznania. Jednym ze szczególnych eksponatów są prace członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, w tym pionierska książka o rolnictwie z 1835 roku autorstwa Dezyderego Chłapowskiego. Jest to publikacja, która swoją tematyką nawiązuje do idei pracy organicznej, do tego, abyśmy miłowali swoją ojczyznę, nasze ojczyzny, które nosimy w sercach, nasze ojczyzny lokalne, wspólnoty powiatowe. To skłania nas do tego, żeby powiedzieć o tym, że należy spotykać takie osoby, które dziś są dla nas wzorem krzewienia idei pracy organicznej, są dziś dla nas wzorem tego, że można coś robić nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla swojej społeczności, bo przecież tylko w ten sposób można w sposób trwały i wiarygodny kształtować kulturę solidarności. I właśnie z taką wybitną postacią, z mistrzynią pracy organicznej spotkamy się dzisiaj podczas kolejnego odcinka Pochwały Inteligencji, gdzie będzie to prawdziwa pochwała tego, co obywatelskie. Serdecznie zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka naszego programu. Pochwała Inteligencji, kolejne spotkanie, sala renesansowa Ratusza Poznańskiego. Marcin Zawada i Dominik Górny. Witamy Państwa serdecznie. Gościmy dzisiaj osobę absolutnie wyjątkową. Pierwszą damę społeczności ProPublico Bono, twórcę i prezesa Stowarzyszenia Przymierze Rodzin, przewodniczącą kuratorium nagrody ProPublico Bono, a nade wszystko mistrzynię pracy organicznej. A jest to pani Izabela Dzieduszycka. Witam serdecznie. Witam Państwa. Zapoznając się z pani życiorysem, można odnieść wrażenie, że historia pani życia jako pojedynczej osoby jest tak naprawdę dziejami naszego społeczeństwa, bo uczestniczyła pani w wielu ważnych dla naszego społecznego, gospodarczego czy politycznego życia wydarzeniach. A jednak na przekór wszystkiemu, na przekór tych wszystkich miejsc, w których pani była, w sposób szczególny czuje się pani zjednoczona z Wielkopolską, z Poznaniem. No właśnie, dlaczego w Wielkopolsce czuje się pani jak u siebie? No bardzo z prostej przyczyny. Dlatego, że urodziłam się w Poznaniu, na ulicy Polnej, a potem do 1939 roku mieszkałam na wsi, w majątku moich rodziców, w Niechłodzie, w powiecie leszczyńskim. I tam spędziłam najszczęśliwsze lata mojego dzieciństwa, które pozostały mi w pamięci bardzo głęboko i odbiły się na moim dorosłym życiu. Przedstawiając panią, Dominik mówił o pracy organicznej. Ja chciałem to połączyć jakby jeszcze z jednym elementem, ze społeczeństwem obywatelskim. Jak te dwa elementy można połączyć i jak praca organiczna wpływa na budowanie, bo chyba wciąż na tym etapie jesteśmy, społeczeństwa obywatelskiego? Wydaje mi się, na podstawie doświadczeń, które mam ze Stowarzyszenia Przymierze Rodzin, które prowadzę od 20 paru lat, że ma to bardzo ścisły związek. Jednak wychowanie obywatelskie, wychowanie właśnie w duchu takim bardzo głęboko związanym z naszym, z krajem i z miejscem, w którym się przebywa, no ma niewątpliwie wpływ na postawy obywatelskie. Widzę to po latach pracy w Przymierzu Rodzin, jak młodzież, która jako dzieci przyszła do naszego
stowarzyszenia, do Przymierza Rodzin i jak dorosła zakłada zdrowe polskie katolickie rodziny i bierze udział w życiu społecznym, w życiu obywatelskim. Nawiązując w sposób szczególny do Przymierza Rodzin, stowarzyszenia, które tak w przepiękny sposób umiłowała Pani, nie sposób nie wspomnieć faktu z Pani życia, który związany jest ściśle z tym, że jest Pani potomkinią słynnych rodów Wielkopolan, Marcelego Motty i Edmunda Bojanowskiego. Zapoznając się z Pani życiem, można doświadczyć takiego jednego faktu. Otóż tak jak Marceli Motty, tak i Pani. W pewnym momencie swojego życia została pozbawiona pracy, ale był to taki moment w Pani życiu, który jednak nie sprawił, że straciła Pani nadzieję. Wręcz przeciwnie, skłonił Panią do działania, do tej pracy organicznej. Wtedy też właśnie powstało Przymierze Rodzin. Proszę powiedzieć, jak z perspektywy czasu Przymierze Rodzin przekłada się na kształtowanie współczesnej kultury solidarności. Jak tą kulturę solidarności w Przymierzu Rodzin zaszczepia się w pojedynczym człowieku, który później dorasta do tych naszych wielkopolskich tradycji? No, niewątpliwie to, że zostałam pozbawiona pracy w czasie stanu wojennego, 3 dni po ogłoszeniu stanu wojennego, wpłynął na moją działalność i muszę powiedzieć, mając tu okazję, żeby to powiedzieć publicznie, że nigdy nie należy wyciągać jakichś wniosków bardzo krytycznych dla siebie, gdy następuje jakaś sytuacja, z której nie widzimy, że tak powiem, jakichś dobrych perspektyw. To, że mnie wyrzucono z pracy, spowodowało właśnie, że powstało Przymierze Rodzin. I uważam, że Przymierze Rodzin jest najważniejszym zadaniem, jakie stanęło w moim życiu po prostu. Jeśli chodzi o wychowanie naszej młodzieży, bo to było pytanie, prawda? No, my jesteśmy przymierzem rodzin, a więc wchodzą rodziny z dziećmi. I te dzieci tworzą grupy mniej więcej wiekowo zbliżone do siebie i mają cały program. I w czasie roku szkolnego, a przede wszystkim wakacje letnie i zimowe, obozy są prowadzone przez młodych wychowawców, przez nas przygotowanych do tej pracy i są wdrażane od początku w takie podstawowe wartości, a więc umiejętność współżycia w grupie. To jest bardzo, bardzo ważne. Widzenie właśnie drugiego człowieka. Poza tym zawsze staramy się i to jest realizowane, żeby wdrażać ich do właśnie służby innym. Czy to osobom starszym przede wszystkim, czy potrzebującym jakiejś pomocy. I myślę, że to jest ten pierwszy krok obywatelski. Jak dorosną, to ten nawyk pewien, że tak powiem, będzie trwał dalej i mam nadzieję, że wychowają tak swoje dzieci. Zresztą już drugie pokolenie przychodzi do Przymierza Rodzin i uważam, że właśnie jest to pokolenie, które będzie również, gdy dorośnie, miało poczucie obywatelstwa i pomocy innym. I ja przy tym temacie chciałem pozostać na moment dłużej, bo sporo już mówiliśmy, pewnie jeszcze będziemy mówić o poczuciu wspólnoty, o tym, że człowiek człowiekowi jest niezbędny do współegzystencji. Czy to się zmienia w człowieku Pani zdaniem i takie poczucie w społeczeństwie też się zmienia? Bo dziś duży nacisk kładzie się w kulturze masowej przede wszystkim na indywidualizm, na to, że jestem ja sam, że ten drugi człowiek tak naprawdę nie jest mi potrzebny, bo ja mogę wszystko osiągnąć sam, ja mogę wszystko zrobić sam. Przymierz rodzin pokazuje, że tak nie jest, że jednak ta druga, ta trzecia osoba jest nam niezbędna. Jak Pani sądzi,
Bo mam wrażenie, że w naturze człowieka to istnieje, że jesteśmy stworzeni do tego, żeby siedzieć obok siebie, żeby rozmawiać, żeby właśnie to była wspólnota. Czy taki ten czasem chyba niezwykle nachalny sposób promowania indywidualizmu jest w stanie zmienić to, co w człowieku tak naprawdę drzemie, czyli to takie poczucie wspólnoty życia, egzystencji? No więc na przykładzie przymierza rodzin mogę z całą pewnością powiedzieć, że tak, że ta chęć wspólnoty, chęć przyjaźni ze swoimi rówieśnikami jest bardzo mocna i silna. I proszę sobie wyobrazić, że moje dzieci 20 parę lat temu weszły do tych grup i dzisiaj już mają własne rodziny i dzieci, które już są w też przymierzu, ale przyjaźń zawarta w tych grupach przymierza między właśnie dawnymi koleżankami i kolegami trwa do dnia dzisiejszego. I te rodziny, bo już wszyscy założyli rodziny, znowu mają swoje dzieci, które też się przyjaźnią. Więc to jest bardzo trwałe i mnie się wydaje, że jest to bardzo ważne, bo z punktu widzenia właśnie wychowania jakichś wspólnych, jeżeli łączy nas pewna przyjaźń, to spotkania, które są, chętniej wtedy uczestniczymy, no bo po prostu chętnie spotykamy się z tymi przyjaciółmi i to bardzo wpływa na formację. To już muszę powiedzieć niewątpliwie. Prawdę o swoim życiu zawarła pani w książce Kucem na Ursynów. Czytając tą publikację można dowiedzieć się, że tak naprawdę nie tylko kucem na Ursynów, ale i galopem tam, gdzie człowiek potrzebuje pomocy, gdzie spełnia się wspólnota. Przecież była pani łączniczką Armii Krajowej, dwukrotną mistrzynią kraju w tenisie stołowym. Pracowała pani w przemyśle stoczniowym i okrętowym w Gdańsku. Na początku lat 80. wstąpiła do Solidarności. Można byłoby wymieniać tych inicjatyw, ale dzisiaj rodzi, myślę, się w nas taka refleksja. Proszę powiedzieć, czy właśnie teraz, w czasach współczesnych, trudniej jest pani zdaniem spełniać ideę pracy organicznej niż kiedyś, a może jest podobnie? Więc no, dla mnie, jeżeli mam być szczera, to powiem, że nie jest trudna dzisiaj, w momencie, kiedy powstało przymierze rodzin i ono ma różne, że tak powiem, sfery działalności, bo mamy również świetlice środowiskowe, które naprawdę niosą pomoc dzieciom najbardziej potrzebującym. Mamy, no tak jak już mówiłam, szkoły, przedszkola, terenowe ośrodki przy parafiach i tam powstają grupy i rodzinne, i dziecięce, i młodzieżowe. I to jest cały system, który, że jak gdyby tak włącza właśnie rodziny, dzieci, młodzież. Także ja nie mam trudności w rozwijaniu działalności społecznej. I gdybym miała więcej sił może i czasu, to jeszcze bym bardziej rozwinęła. No, najlepszy dowód, że będziemy budować szkołę w Wilanowie pod Warszawą, bo tak dużo jest chętnych do naszych szkół, które, i tu chciałabym podkreślić, że szkoły nasze, przymierza rodzin, stawiają na równi wartości edukacyjne, dobre wykształcenie dzieci i młodzieży i wartości wychowawcze. I to jest chyba to, myślę, co nas różni od szkół publicznych, które nie są w stanie tak prowadzić spraw wychowawczych, bo my mamy małe klasy 20-osobowe. Poza tym no, mamy szczególnie dobieranych nauczycieli, dyrektorów i cała atmosfera przede wszystkim szkoły jest nastawiona na tego ducha wychowania w wartościach chrześcijańskich.
nie jakichś no, przesadnych, powiedzmy, ale jak najbardziej chrześcijańskich. Mamy w naszych szkołach kaplice, są msze święte raz w miesiącu i że tak powiem, no, dbamy o tego ducha, żeby nie tylko z nazwy, ale właśnie z ducha były to szkoły katolickie. I przede wszystkim, co bardzo chcę podkreślić, że jeżeli tylko pojawia się jakaś oznaka, ale jakiejś agresji, to jest bardzo przez nas no, tępiona i absolutnie tutaj dbamy o to, żeby dzieci właśnie i młodzież była w przyjaźni i szanowała drugich. Ja mam pytanie, pozostając w tym samym kręgu tematycznym też pracy organicznej, bo praca organiczna tutaj w tym miejscu, stolica Wielkopolski, serce tego regionu, czyli to miejsce, gdzie narodziła się tak naprawdę praca organiczna, gdzie znakomicie się ona spełniała, wiek XIX, pewnie też pierwsze lata wieku XX też możemy jakoś pod to podpiąć pod kątem czasu. Życie każdego z nas. Pani jest znakomitym przykładem, pani biografia jest cudownym przykładem na spełnianie idei pracy organicznej w praktyce. Ale tu i teraz, w tym XXI wieku, jak my powinniśmy odnajdywać w sobie, w świecie pracę organiczną? Czym ona dziś powinna dla nas być? Jak ją możemy zidentyfikować w słowach? Jak opisać to, o czym pani przed sekundką też mówiła na przykładzie swojego życia, na przykładzie Stowarzyszenia Przymierze Rodzin? Cudowna idea, znakomita idea, która wypełnia te słowa, o których pani mówiła. Ale życie każdego z nas, ja tu i teraz. Co mogę zrobić, żeby w swoim życiu też pokazywać pracę organiczną w tym świecie, który, no znów to podkreślę, chyba jednak nie sprzyja takim ideom, takie mam wciąż niestety wrażenie. No, mnie się zdaje, że jeżeli ktoś naprawdę chce podjąć taką pracę, to na pewno zauważy potrzeby i w tą dziedzinę, że tak powiem, się zaangażuje. Nie wyobrażam sobie, żeby były takie środowiska, które by nie potrzebowały właśnie tej działalności takiej obywatelskiej, społecznej i niesienia pomocy innym. Także myślę, że moja ziemia wielkopolska, bo tak ją nazywam, jest na pewno też przykładem wielu podjętych działań właśnie społecznych, obywatelskich i też ma jeszcze wiele takich dziedzin, które czekają na osoby, które by chciały się zaangażować. Pięknym jest godzić własną działalność z czynieniem dobra na rzecz swojej wspólnoty. To wszystko to jest taka szczerość serca, którą dzieli się pani z nami. W tej książce Kucem na Ursynów mówi pani, że w Wielkopolsce, w Poznaniu, to właśnie tu poznała pani swoją pierwszą miłość, pierwsze zauroczenie. A dzisiaj może uda nam się nakłonić panią do wypowiedzenia może jeszcze jakiegoś sekretu, którym może się jeszcze pani z nikim nie dzieliła, albo tylko z najbliższymi. No cóż, moim takim... Ach, jesteśmy w Poznaniu, więc muszę nawiązać do moich przeżyć z czasów studenckich właśnie w Poznaniu, na Dębcu, na ulicy Gruszkowej, które tak bardzo polubiłam, że proszę sobie wyobrazić, no może to się wyda bardzo zabawne i takie niepoważne, ale będąc ostatnio w Poznaniu, wsiadłam w taksówkę i pojechałam na tą Gruszkową, żeby popatrzeć na to okno, w którym właśnie mieszkałam z koleżanką i na drugą stronę
uliczki, bo to nieduże, gdzie stał dom, gdzie mieszkała druga koleżanka. I z taką wielką sentymentem tam patrzyłam i przeżyłam. I wiele tam było różnych przeżyć, ale jedno może takie no bardzo wesołe było. Jak zdobyłam Mistrzostwo Polski, to podano to w radio. I taka nasza grupa, mieliśmy bardzo zżytą grupę, kilku kolegów i właśnie koleżanki, te dwie stwierdzili, że muszą zrobić bankiet. No, ale bankiet nie może być z wódką, dlatego że to ma być w uczczenie sukcesów sportowych. No więc kupiono wino. No, ale nie wiem, co było lepsze. No, w każdym razie żeśmy się bardzo dobrze bawili i był wielki bankiet na 10 metrach, bo miałyśmy pokój 10-metrowy, a tam chyba było 8 czy 10 moich koleżanek i kolegów. Także mam takie bardzo miłe wspomnienia. Oczywiście, że były sympatie, były przyjaźnie, ale to wszystko pozostało w bardzo dobrym mojej pamięci. I teraz właśnie, jak tutaj skończę z Państwem, pojadę do jednej z moich właśnie najbliższych, tej koleżanki z Gruszu, z ulicy Gruszkowej, z którą żeśmy całe studia razem przebyły. Ja mam pytanie jeszcze o przyszłość, bo i przymierze rodzin, i Pani jako osoba wskazują nam wszystkim pewną drogę, pewien kierunek, w którym powinniśmy pójść, aby to społeczeństwo obywatelskie, o którym mówiliśmy, aby praca organiczna rzeczywiście się wypełniała w 100%. Jakie dziś w tych kategoriach marzenia i cele dla nas wszystkich ma Pani Izabela Dzieduszycka? Ach, marzenia, żeby szkoły i wszystkie, że tak powiem, te dziedziny i miejsca, w którym przebywają nasze dzieci, nasza młodzież, była taka, żeby oni wyrośli na dzielnych, odpowiedzialnych ludzi. To jest moje marzenie i moja troska właśnie o to, żeby to młode pokolenie wyrosło na takich ludzi, którzy będą widzieli drugich, którzy będą widzieli wartości, którzy będą kochali ludzi, Boga i bliskich. I może niech te słowa będą takim pięknym podsumowaniem naszej rozmowy, tak zresztą jak kończy Pani swoją książkę Ku Cemna Ursynów, pisząc, że warto kochać i warto być kochanym, bo przecież dokonuje się to we wspólnocie i we wzajemnym szacunku. Bardzo dziękujemy Pani za spotkanie.